Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ dzisiaj wielki dzień. Jaki wielki dzień? W sumie nie jest wielki dzień, tak po prostu, jak nie wiem dlaczego tak mówię, że wielki dzień. Po prostu dzisiaj Palionowo po raz kolejny. Na poprzednim odcinku odkryliśmy jaskinię. Jaskinię, którą pokazał mi Bzyku i która, szczerze mówiąc, mnie osobiście mega przeraża. Ale zdecydowałem się dzisiaj na ten akt, prawda, odwagi z mojej strony i postanowiłem, że pójdę do tego miejsca, że zobaczę tą jaskinię z bliska, że może nawet do niej wejdę. Zobaczymy. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, więc żeby było, prawda, żeby sprawdzać, co się dzieje z tą jaskinią, bo może tam, kurde, coś się kryje ciekawego. No to koniecznie łapki w górę i subskrypcja będzie bardzo mile widziana. No a ja was witam oczywiście na Palionowie. I tak jak dzisiaj na Plusie był odcinek również z Palionowa, na którym, prawda, ogarnęliśmy tą mapę i zrobiliśmy mapę Palionowa. Tak dzisiaj, teraz na tym odcinku chciałbym pójść do miejsca, w którym pokażę wam, jak ta mapa prezentuje się na dany moment. W sensie, może ta mapa się prezentuje tak, jak się tu prezentuje, ale zaraz wam pokażę miejsce, do którego przyniesiemy tą mapę. I to miejsce jest dokładnie w tym miejscu, z tym, że jeszcze tej mapy, ta mapa nie ma tego wczytane, bo po prostu jakby powstało to w momencie, kiedy jeszcze... No wiecie, to się jeszcze nie załadowało jakby. No nieważne, w każdym razie jak teraz tą mapę zabierzemy, to to się na pewno załaduje. Więc ja biorę tą mapę po kolei, teraz muszę to zrobić tak, żeby to było odpowiednio w kolejności. Więc bierzemy to, tutaj 2, 3. To jest... A, nie zebrałem, dobra, okej. Pum, 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 dobra. I ostatnie tu. Okej, równo musi to być w odpowiedniej kolejności. Dobra, biorę te ramki też, mogą się one przydać, aczkolwiek na miejscu już postawiłem nowe, więc te może się przydadzą do czegoś innego. I idę do miejsca, w którym, prawda, to wszystko, że tak powiem, się prezentuje pięknie. Dobra, czekajcie, zabiorę się te pochodnie, bo one tutaj tak beznadziejnie na środku stoją. Tu możemy postawić po pochodni i tyle. Dobra, i lecimy w takim razie zobaczyć, znaczy idę wam w sumie pokazać, jak to się prezentuje, a zaraz potem idziemy do tego, do tej góry zimowej. No ja szczerze mówiąc... Troszkę się boję tej góry zimowej. Niespecjalnie chciałbym tam iść i tak dalej, no ale uznałem, że dla odcinka, dla was widzowie, oczywiście tam się wybiorę i pokażę wam, jak się prezentuje tamta jaskinia. No, mam nadzieję, że nic mi się nie stanie z tego powodu, że tam pójdę, no ale wiecie, różnie może być. Dobra, troszkę mnie poniosło, bo to jest tutaj, patrzcie, zbudowałem takie... piękne coś. Nie wiem jakkolwiek to nazwać, po prostu tak to nazwę, że po prostu jest to mapa. I teraz w tym miejscu musimy tą mapę całą, że tak powiem, ulokować, więc zrobię sobie miejsce w ekwipunku. Biorę te mapy wszystkie po kolei i lecimy tak. Uwaga, to musi być tu mapa, tu mapa, tu mapa. Okej, mamy pierwszy rząd. Tu, tu, tu. Okej, i ostatnie. Pum, pum, pum. Mamy. Mamy całą mapę Palionowa, idealnie jest też to odwzorowane tak, że tam jest biała góra po prawej stronie i tutaj też jest po prawej stronie ta biała góra, więc idealnie, fajnie to wygląda i mamy taki fajny, że tak powiem, przebieg. No i widzicie, załadowało się, jest miejsce, w którym teraz jesteśmy, w którym tutaj, prawda, mapa pokazuje punkt, w którym mamy te wszystkie mapy i to jest właśnie ten, to jest taki prawie, że sam środek, tak naprawdę środek jest gdzieś chyba tutaj tak dokładnie, czekajcie, jakbyśmy zabrali środek i się skupili teraz tutaj na samym środku, to pum, tu jest dokładnie środek, nie? No ale możemy zaakceptować, że to jest środek całego Palionowa, że tutaj jest, prawda, takie centrum po prostu całej tej mapy, no bo jednak to się tu może będzie rozrastać gdzieś do góry, może gdzieś tutaj na boki, tutaj i tak dalej, więc no myślę, że to może być takie oficjalne centrum tego wszystkiego. No i nie wiem, możecie ocenić w komentarzu, jak to się prezentuje, czy to wygląda spoko, czy nie. Ja może to jeszcze troszkę poprawię, może to zrobię takie, bo to jest takie bardzo kanciaste. Może bym to jakoś zróżnicował tak, żeby to było takie bardziej, wiecie, takie nowoczesne, jeśli to tak można nazwać. No nie wiem, zobaczę, jeszcze pokminię nad tym, to było robione na szybko, tak żeby tylko było. No a może jakoś to uda mi się ulepszyć. Tam tościk z poprzedniego odcinka, prawda, to wszystko już, że tak powiem, znacie, więc nie ma sensu tego omawiać. Idziemy po zbroję diamentową i wyruszamy w tą podróż, ponieważ no nie ma co przeciągać. Musimy pójść do tej jaskini i zobaczyć, co tam się prezentuje. Ja troszkę się boję, nie będę ukrywać, że troszkę się boję. I niespecjalnie... Nie tutaj, gdzie mam zbroję? Tutaj mam zbroję. Niespecjalnie, że tak powiem, cieszę się z tego, że tam idziemy, no ale z drugiej strony sobie myślę... Nie no, w sumie to co tam może nas spotkać, jest tam coś tam warczy, nawet nie wiemy za bardzo co to jest i w sumie tyle, no coś tam warczy. Ja się boję, dobra, boję się, no nie będę ukrywać, że się boję, ale Ale mam nadzieję, że sobie jakoś damy radę z tym i że nie zaatakuje mnie to coś, co tam jest. A jeżeli mnie zaatakuje, no to jestem dobrze przygotowany, mamy odpowiednią zbroję. Mam ulepszony łuk, który zrobiliśmy sobie na plusie, na odcinku, więc jeżeli ktoś nie widział, no to zapraszam bardzo serdecznie. Można wejść, na linki są w opisie i dowiedzieć się, jak tam wszystko wyglądało. Odcinki tam są codziennie o 14:14, więc zachęcam bardzo serdecznie. A jak już jestem przy linkach w opisie i tak dalej, to jest też w opisie link do Szefshopa, gdzie możecie sobie kupić, prawda, coś z Szefshopa, coś z mojego sklepu i Deyva, więc zapraszam was tam bardzo serdecznie, ponieważ tam macie różne kubki. Ja na przykład tu kubka nie mam, bo ostatnio sobie kawę w nim zrobiłem i jest aktualnie, chyba się myję. No ale można mieć kubki, można mieć no masę rzeczy, po prostu musicie tam wejść i zobaczyć, co tam jest, bo wtedy tak naprawdę dopiero dowiecie się, jakie pełne spektrum, że tak powiem, rzeczy tam możecie kupić i tak dalej. Dobra, nieważne. Idziemy na górę. Idziemy na górę tutaj tą zimową, musimy zobaczyć, jak to się naprezentuje. Ja mniej więcej pamiętam drogę, tam jakoś ciężko trafić nie było, no i też z daleka było widać w sumie tą jaskinię, więc wydaje mi się, że damy radę sobie na spokojnie i jakoś, że tak powiem, jak się zbliżymy, no to wszystko będzie w porządku i zobaczymy tą. No i co? Nie wiem za bardzo, co mam myśleć o tym miejscu i co to tam takiego jest. Mówią tam Deyv, Palion, mówią, że to jest jakaś nowa osoba na Palionowie. Ja totalnie nie mam pojęcia, kto to jest. I tak naprawdę dopiero wczoraj dowiedziałem się o całym zajściu, o tym, że w ogóle coś takiego się prezentuje i tak dalej. No i tyle po prostu. Ja nic... Okej, zaczyna się. Okej, ale się wystraszyłem troszkę. Ale dobra, słyszałem już pierwsze warknięcie, akurat zbliżam się do tego, no i nie jest dobrze, nie jest kolorowo, widzowie, nie jest kolorowo. Dobra, na spokojnie, dobra, mamy tą jaskinię. Widzę ją z daleka i nie wiem, czy chcę tam się zbliżać. Powinienem sobie zrobić lornetkę, szczerze mówiąc. Jakbym miał tą lunetę taką. Wtedy mógłbym to, plus jeszcze bliżej się spojrzeć na coś. No musimy sobie ogarnąć lunetę. Myślę, że sobie ogarniemy na jakimś odcinku. No ale dobra, zbliżmy się w takim razie do tego i zobaczmy, co tam się prezentuje, bo... Mamy tam jakiś namiot, okej? I nie wiem totalnie, co tam jest w tym namiocie. I czy cokolwiek tam jest, ale musimy tam pójść i tak to sprawdzić. Ja nie wiem, dlaczego ja nie mam wiadra wody ze sobą. Mi się gdzieś zgubiło wiadro wody i ja zapominam ciągle sobie je zrobić. Tak to byśmy szybko sobie zeskoczyli na dół, a tak to muszę niszczyć moją zbroję od upadku. Niepotrzebnie totalnie. Na całe szczęście mamy wszędzie mending, więc nie zniszczy nam się to tak szybko. W ogóle chyba nam się nigdy nie zniszczy, bo to się chyba będzie ciągle naprawiać. Chyba tak działa mending, nie? Naprawa w końcu. Nieważne. Dobra, zbliżmy się do tej jaskini, która nie specjalnie dobrze wygląda, boję się, tam jest jakaś skrzynka, jest też jakieś łóżko. Dobra. Nie wiem, jak głęboka jest ta jaskinia, szczerze mówiąc, i czego się tam mam spodziewać, ale dobra, wejdźmy do środka, krok po kroku, powoli, tak żeby nic tutaj nie spłoszyć, żeby, prawda, nic mnie nie zaatakowało, bo niespecjalnie mam ochotę się z czymkolwiek tutaj, prawda, patyczkować, z czymkolwiek bić i tak dalej. Dobra, ogarnijmy, co mamy. Tam jest jakiś obraz. Okej. Jest mięso w ramce. Okej. Są skrzynki i łóżko. Bardzo małe to łóżko, jak biorąc pod uwagę na wielkość tej jaskini i wydaje mi się, że tutaj coś więcej na pewno się prezentuje. Są tutaj jakieś w tych ramkach są mięsa, widzę. To jest mega... Tam też jest kolejne, widzę. Weźmy sobie pochodnie w łapę, może w drugą. Tą weźmy sobie miecz na wszelki wypadek. Nie mam tarczy w ogóle. Nie mam tarczy! Dlaczego ja nie mam tarczy? Dobra, nieważne. Zbliżmy się tutaj troszkę bliżej. Na spokojnie, tak żeby nic tutaj nie spłoszyć, bo ja nie wiem, co tutaj się kryje za zakrętem. Tu jest kolejna ramka, pewnie z tym mięsem. Ej, to jest mega przerażające. Czy ja chcę podchodzić do tych skrzynek? No chyba powinienem podejść, ale nie jestem pewien, czy będę tutaj czuł się bezpiecznie. Dobra, jesteśmy bliżej tych skrzynek, okej. Dobra, jestem w tym namiocie. Okej. O, nie. O kurczę, jak się straszyłem. O nie. Coś tam warkło, nie. Dobra, czekajcie, ja tam nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić. Jeszcze się noc zrobiła, najgorzej, nie, ja nie wiem, czy ja tam chcę iść. Nie, widzowie, to tak nie może być, ja tam nie chcę wchodzić. Nie no, wlazłem, nawet nie spojrzałem, co jest w tych skrzynkach, boję się, ledwo co tam wlazłem i rozglądam się dookoła, na spokojnie, żeby po prostu, wiecie, żeby nie zrobić gwałtownych ruchów i poznać teren i nagle mi coś warczy. I to jeszcze tak głośno, ja się boję mega. Dobra, czekajcie, idę jeszcze raz, jeszcze jedno podejście, aczkolwiek boję się, że coś mi tu wyskoczy. Coś tutaj ewidentnie jest, tylko ja nie widzę gdzie. I boję się tego mega, boję się tego strasznie. Że przejdźmy sobie tu bokiem. Tu jest ten obraz. Tam do góry, nie wiem co tam jest u góry. Tam coś się kryje chyba, ale nie wiem co. I dobra, mega straszne to jest. Okej, tutaj coś jest. Ja nie wiem, czy ja tam powinienem schodzić. Nie wiem, ja boję się, że tam będzie to właśnie, czego ja się najbardziej obawiam, czyli ten potwór jakiś dziwny. Dobra, jestem tutaj z tyłu tego, tam też coś... Czy tam się da wyjść? Przejrzyjmy to, ja nie chcę... Nie chcę naruszyć żadnej tutaj, że tak powiem, czyjegoś spokoju i tak dalej, ale dobra, no sprawdźmy te skrzynki w takim razie. I zobaczymy, czy coś w tych skrzynkach się prezentuje. Masa śniegu. Jeszcze większa masa śniegu, Nie wiem, ja jestem przerażony, nie będę ukrywać, że jestem przerażony i nie wiem, czy ja tutaj chcę... Czekajcie, no może pójdę tam z tyłu, może zajdę tutaj na dół, może akurat. Może to... Nie wiem, schodzić czy nie schodzić? Nie wiem, dobra, schodzę, ale powoli. Boję się, że zajdę i już później nie będę umiał wyjść, nie? Czy coś? Dobra, powoli. Tak, żeby nie robić też hałasu na tych drabinkach, wiecie, bo to coś może być. Powoli. Halo, cicho. Dobra, jesteśmy już prawie. I nic tu nie ma. Jest jakaś skrzynka. Śnieg. Czyli nic tutaj nie ma. Dobra, czyli fejkowy alarm. Czyli gdzie jest to coś, co tak warczy? Ej, to jest mega zastanawiające w tym momencie, bo to strasznie jest głośne, a nie ma tego nigdzie tutaj w pobliżu i tego totalnie nie rozumiem. Nie wiem. Ej, dobra, już mam dość. Wracamy z powrotem, nie chcę tutaj przebywać. Idę z powrotem na Palionowo, nie, koniec tej wyprawy. Jest środek nocy, ja nie wiem co ja tutaj robię, w ogóle nie powinno mnie tutaj być. Ja jestem mega strachliwy człowiek, nie wiem, to coś chyba tam ogólnie śpi, czy coś i sobie to po prostu chrapie, czy nie rozumiem tego, nie wiem co to jest, nie chcę wiedzieć. Ja już tu nigdy więcej sam nie przychodzę chyba. Nie wiem, boję się za bardzo, nie ma sensu tu przychodzić. Nic mi się nie stało, ale nie ma sensu tu przychodzić. Trzymajcie się, widzimy się na kolejnym filmie. Ja wracam na chatę do ciepłego miejsca. Tutaj jest zimno, masa śniegu. Nie, to zdecydowanie nie jest miejsce dla takiej osoby jak ja, nie dla wygrzanego tosta. Ja potrzebuję ciepła, a nie takiego tutaj, prawda? Nie, to źle bardzo. O, tam, jak to się pięknie prezentuje. Wracam tam. O, dobra, uwaga widzowie, tyle. Idę do domu, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, pa, pa.